W mojej serii chciałem wam pokazać jeden z obiektów pokopalnianych, które działały na terenie dawnego częstochowskiego obszaru rudonośnego. Na terenie gminy Poraj oraz na terenie gminy Poczesna działało wiele kopalni rud żelaza. Po kopalniach dzisiaj nie ma ani śladu, to znaczy prawie nie ma. Liczne mapy do dziś wskazują lokalizację takich obiektów jak choćby dawne szyby wentylacyjne czy szyby wodne. Szyb, wiadomo, kojarzy się z dziurą w ziemi, nad którą góruje wielka wieża wyciągnięta, albo przynajmniej jakaś nadbudówka, która obsługuje ten szyb w zależności od jego przeznaczenia. Takiej też nadbudówki spodziewałem się w lesie dębowieckim w drodze na Dębowiec, nadal na terenie gminy Poczesna. Mapa wskazywała tam lokalizację szybu wodnego. Udałem się tam, żeby odwiedzić dla was tę lokalizację. Na miejscu troszeczkę się zdziwiłem. Często w drodze do innych obiektów dziwiłem się, dlaczego tak wielkich trudności nastręcza mi zlokalizowanie obiektu, który widnieje na mapie, i obiektu, który powinien być zlokalizowany przy gościńcu. Nijak nie mogłem nawiązać kontaktu wzrokowego z nim. Szybko okazało się, że dawny szyb wodny oznaczony na mapie znaczkiem okazał się zwykłą dziurą w ziemi. Ot tak, pośród drzew na dole jest ściółka, a w ściółce to. Prawdę powiedziawszy, nawet nie chciało mi się wracać tutaj z prawdziwym sprzętem, więc całość nagrania zrealizowałem telefonem komórkowym. Dziurę zawsze widać. Pokusiłem się jedynie o niewielki komentarz na miejscu. Serio? Ta dziura w ziemi? Przecież gdybym chciał tu przyjechać ze sprzętem, to nawet nie opłacałoby mi się go wyciągać z szafy i jechać tutaj 2 godziny rowerem po leśnych duktach, żeby zobaczyć dziurę w ziemi. Serio, naprawdę, gdyby nie kolejny punkt na mapie naszego tegorocznego programu, nie przyjeżdżałbym tutaj. Ale kawałeczek dalej jest bardzo ciekawe miejsce. Może nie fajne, bo wiąże się z trudną historią naszego kraju, ale jest warte odwiedzenia, więc no, ta dziura w ziemi kiedyś pełniła ważną funkcję, teraz już jest dziurą w ziemi. Wspomnieć można jedynie, że woda wyciągana z tego szybu tłoczona była aż nad góry Sokole, gdzie wtłaczana była do otwartego zbiornika wodnego. Stamtąd, jak się okazało, podskórnie przesączała się aż do Kusiąt, nieopodal od Rzykonia, gdzie również samoczynnie powstał otwarty zbiornik. W oparciu o nie wszystkie funkcjonowały kąpieliska. Po zamknięciu kopalni wody oczywiście zabrakło w górach Sokolich, a po 2 latach woda wyschła również pod Odrzykoniem. Gdyby ktoś jednak bardzo chciał zobaczyć ten szyb wodny, czyli po prostu dziurę w ziemi, to na miejsce dotrze. Żółty rowerowy szlak przełomu Warty, niebieskim rowerowym szlakiem szlak Dębowcówka. Coś ciekawego wam powiem. Miejsce, które chcieliśmy odwiedzić, chciałem dla was zwiedzić, jest absolutnie niewidoczne. Od takiego leśnego, przeciwpożarowego duktu, to chyba jest nawet ciekawostka, stara wapienna droga. Kiedyś tu nawet walec musiał jeździć, bo te łby są charakterystycznie zjechane. Nieważne. Nie sposób tego zobaczyć z terenu, z drogi. Dlaczego się zatrzymałem? Pytacie? O! Zauważyłem, że w głąb lasu zjeżdża coś a la podjazd. Jakieś wygładzenie, rampa. Bez konkretnego duktu przeciwpożarowego. No to oznacza ni mniej, ni więcej, tylko że to jest droga, która dokądś musiała prowadzić. Aha! GPS pokazuje, że jestem mniej więcej w miejscu, bo mapa papierowa to pokazuje tyle, co widać. Że gdzieś tu. Trackbuddy pokazał, że też gdzieś tu, tylko że gdzieś tu jestem. Patrzę. Jest wygładzenie. Zajrzę tam. No i co było? To już wiecie. Widzimy się na szlaku. Serio wam powiadam. Tłuc się tu 2 godziny, żeby wielki, dawny szyb wodny oznaczony na każdej mapie turystycznej zobaczyć i spotkać nic. Tu dziurę w ziemi. To serio. Ja bym się poirytował, gdybym jechał z bardzo daleka. Ale 20 km to nie bardzo daleko. Pakujemy bajzel. Fignamy dalej. Dziura w ziemi.